odcinku Scott of War z Karkusiem. Dostaliśmy kompas od pani wiedźmy i kontynuujemy przygodę. Ej, gdzie to jest? O kurde, co to jest? Dobra, gdzie jest mój ten? To trzeba strzelać? O kurde. Ej, dwie na raz się da? Noż ty. Noż ty trujący. Dobra, też. Zmory. Mama mi o nich mówiła. Czyli naprawdę istnieją. Zmory? Tak. Wywołują koszmary. Albo nie są. Trambek jest ten młody tlegada. Zwykły. A, czy mogę sobie ulepszyć? No i git. A, czyli to muszę w trakcie walki? A. Aha, okej. Okay. Spoko, dobra. To spoko, bo wcześniej miałem problem z tym leczeniem właśnie, że mi brakowało trochę. W trakcie walk. Teraz szybko dotrzemy do góry. Nie wierzę, że tu jestem i robię te wszystkie rzeczy. Myślałem, że nigdy nie opuszczę naszego lasu. Ale za dupca tą łódką. Twoja choroba to nie twoja wina. Wiem. Chodzi mi o to... Idziemy się umyć. Się dawno nie myliśmy. Esz? Szybki prysznic wzięty. Tam jest góra. Jesteśmy tak blisko. Wpływamy na morską. Dobra. Skąd wiesz? Nie czujesz tego? Łódką na samą górę musimy. Tak jak było w tym. Jest taka gra z tym chłopem, co w garczku wskakuje na górę. To my tak musimy łódką na samą górę wpłynąć. Spójrz tam, to tor. Jaki tor? A, tor. Nie sądziłem, że słuchałeś, gdy mama mówiła o Bogu. Rzadko. Czy mówiła o jakimś, który nie czuł bólu? Brzmi jak Baldur. Baldur. Bóg Asów, syn Odyna i Frigi. Coś brzmi, jakbym zaraz się miał z kimś nadupcać. Czemu pytasz? Pewnie pyta, będę się musiał z nim nadupcać. Ale nie mogę ich odczytać. A czekaj, bo to jest... Okej. O, to jest jakiś... Pewnie boss czy coś. Poświęć swą broń na środku zbiornika, a przebudzisz kołyskę świata. Znaczy, mamy wrzucić broń do wody? Dla ciebie to nie będzie problem. Zrobisz to? Zrobię to? Oho. Topór nie powrócił. Tak, żem czuł. Ho. A to było obvious, że coś się stanie, no nie? Co z moim toporkiem? To jest. O! Czekaj, ja się będę z tym nadupcał? Zachowaj spokój! Nie boję się! Jest super! Jest super! Się dupia! Jo, dupia, jaka bestia. Wąż to ziomek? To niesamowite. No dobra, w takim razie git, bo już myślałem, że będę musiał się nadupcać z tym czymś. Tam w oddali jest wrak statku, widzisz?
Z taką kurde bestią. Tylko teraz widać znacznie więcej. Woda opadła, gdy wąż się podniósł. I bez kitu. Dlatego tam nie było tej plaży, widzisz? Ten wąż był taki ogromny, że tyle wody było więcej? Spójrz, ten budynek prowadzi od podnóża do Złotej Świątyni. To wszystko było pod wodą. Z wyjątkiem posągu. To dobrze, nie? Jest nawet dok. Tam, obok flagi. Taj. I flaga nawet tyle była pod wodą. Najpierw płyniemy do doku, prawda? Będziemy pierwszymi od dawna, którzy po nim chodzili. Znasz tego węża? Jest jednym z gigantów. Jest tak wielki, że oblata cały świat i pożera własny ogon. Bez przesady. No nie wiem, wyglądał na ogromnego. No, wygląda na dużego, ma rację. Na jakim poziomie? Na normalnym. Bo grałem na trudnym, ale było za ciężko. Mam tu dla was coś fajnego. Bro? Ale jak ty... Ja słyszałem, że ten wąż jest tak wielki, jak naga skowrona. prawie tak wielki. Dobra. Jak myślisz, czego chce? O co chodzi w Gowiku? No, trzeba... Jesteś chłopem, który bije się z bogami, bo zna nich zły. Zabijać, żeby tylko rzucić okiem na moje towary. A. Próbowałem na trudniejszym, ale nie ten. Chodź tu, krasnoludzie. Chciałem na najtrudniejszym, ale za trudny był i... No dobra, i co my od niego chcemy? O, thank you. Widzicie te kamienie? Dzięki kluczowi Yggdrasilu możecie otworzyć magiczne... Nie, Abata. ...drzewa świata. Próbowałem na trudnym, już było ciężko. Jeśli się na takie natkniecie, będziecie mogli tu szybko... No wiem, że to nie był najtrudniejszy, no. Ale działają w jedną stronę. Tylko tu i nigdzie indziej. No i pamiętajcie, nigdy, przenigdy, pod żadnym pozorem nie myślcie zeskakiwać ze ścieżki, chyba że chcecie umrzeć. Dobra. Nie, raczej tego nie chcemy. Droga w kierunku góry. Co wy dupcy mieć w kosmos? Aha, jakaś brama się otworzyła. Mistyczna brama podróż. Okej. Okay. Czekaj, sklep Broka? No nie, tu jest sklep Broka. No dobra. Ja chcę tu podróżować. No i... Ale co? No klikam. Przybliż, oddal. Podróż. To jest tylko mapa, czy... Bo nie czaję. Czekaj, o co chodzi? No dobra, mam to. O. No i dobra, ja chcę tu iść. To jest tylko mapa. To jest tylko mapa, a ja tylko sobie mogę... Chyba klikam i się nie idzie tam. To jest tepek, no ale no klikam i nie mogę... To czym się bierze ten tepek? Czyli to na razie nie działa, tak? No bo nie wiem. Możesz tepnąć. No dobra. A tu jest jakaś brama. No ale... No dobra, okej, czyli... Dobra, czemu to odkryć? Dobra. Czyli idę odkryć bramę. Dobra, to pewnie zaraz coś na mnie wyskoczy. A nie, dobra, coś jest. Co, idziesz młody? Czy co, musiał na niego czekać? No, co jest? O. No robię, tylko nie wiedziałem, o co. No i co teraz? Co, jeszcze raz?
teraz... Nie, bez sensu, teraz zjeżdżam. Czy to na razie jest niepotrzebne? Okej, okay, nieważne, chyba to jest useless było. O! Tu są jakieś te... Arteus, zaawansowana walka. Okej. Okay. I ale w trakcie walki w razie się tak rozmywa ta gra. Nie wiem czy tak jest, czy mam jakieś ustawienia jeszcze słabe? No wysoka jest wszystko. No dobra, zostawimy tak. Niech się tak będzie. Prawdziwy kreator. Motion blura włączonego. To jest to? Jak to się bierze? Jak to się wyłącza? Interfejs? Nie. Kamera. O. Pewnie będzie to. Kamera, walki. Filtrowanie. Dobra, walić. Wyświetlacz. Monitor, skalowanie. Wydajność, równowaga, jakość. Tak? O kurde, nie, to nie. Bowsing. To chyba chcemy. Ziarno. Nie wiem, co robi ziarno. A rozmycie w ruchu. No dobra. O! O kurde, ty, no inna gra. Z kowrą za subskrypcję, dzięki wielkie. Miało być bez tych, ale no cóż, trudno, będzie na YouTubku. Subskrypcja z kowroła. Jak znajdziemy szyfr, to na pewno to rozgryzę. Ej ty, no od razu dużo lepiej to wygląda, bez kitu. To zmieniło postać rzeczy. To zmieniło postać rzeczy. Co to było? Bra. Bez kitu, zupełnie, oj. Od razu lepiej ta gierka wygląda. Od razu się... Bardziej chcę grać, no nie? Dobra. O kurde. Dobra. Dobra, mamy leczenie na szczęście. Dobra. To wszystko już? Chyba tak. Ostrości jeszcze. Skala renderowania. To nie wiem co to jest. Ups, coś kliknąłem. Przez przypadek. Jak to wyłączyć teraz? O, pewnie tak. Jest maksymalna wydajność, ostrość. 100. W sumie nie wiem, czy lepiej wygląda, czy tak samo, ale jakoś się zrobiło ciemno, czy... A, to takie miejsce, dobra. Ej, bo tam jeszcze coś jest do przeczytania chyba. Okej. Okay. Czy jeszcze raz.
Ziarno 0, rozmycie na 0. Okej. No dobra, tak zrobimy. Nie odczytam ich. Czy tych też nie umie? To się w ogóle coś uczył? Mówiłem, musimy wrócić z szyfrem. No to nieźle. Ten chłop nic nie umie. Jak? Jest coś? Wyświetlacz. A! Jakość, dobra. Łe! Dobra. Dobra, teraz jakoś wygląda ta gierka. Teraz jakoś wygląda. Patrz! To wąż świata! Muszę przyznać, że teraz jako tako to wygląda. O, patrz! Dziabnął Tora! Albo dziabnie. Chyba. No dobra. No dobra, ale co mi to daje? To pewnie młody coś rozczytał. I będzie potem mógł coś ogarnąć. Bo z tego nic nie rozumiem. YouTube będzie miał dokładnie. O fuck. Ups, chyba weszłem w pole Singeta. Nie spodziewałem się tego, że mnie tak wybombi. Dobra, ja to pewnie muszę rozwalić, no. Także czuł. Nie było tego jak coś, nie? To się... Dobra. Czekaj, tu coś mamy. O! O, jakby się wbiło, ty. Zamarz! Ale jaja. Ciekawe. Dobra, ale czemu ty młody stoisz w tym gównie i nic się nie dzieje? To nieźle. Młody jest odporny takiej głupoty. Ej, to część cyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Tak, jest plan młody. Ty to masz łeb. O! Czekaj. Dobra, szybko. No nie zdążyłem. Nie zdążyłem, jeszcze raz. Już tutaj to pewnie w plugawe pole. Co to? Strasznie cuchnie. No to o tutaj aż? Ja pitole. Czemuż tak daleko? Dobra, czyli tu lecimy. Tu jakiś bambik zaraz będzie. Dobra, odbijemy go tymi. Dobra, i co my tu mamy? Czemu nie mogłem tego... Najpierw muszę... Wyłaź, śmietniku. Ej. Dobra, rozumiem, że chyba muszę po prostu... rzucić w niego, żeby się zamroził. Ty, Franco. Dobra. Masz. Boż. Okej, czyli to na razie jest... No coś tu się świeci. No mówisz, że nie teraz, to lecimy dalej. Co to było? Strasznie cuchnęło. Twoja matka mówiła na nie plugawe pale. To trująca magia. Pokazała mi, jak je neutralizować. Czyli idę w dobre miejsce, ale chyba tak. Co? Zabawne, że dało się i ci czegoś nauczyć. Tak. Bo tam już coś było. Nie, tam przyszedłem. Tu było. Tam jest jeszcze jakieś przejście. Ale nie, czegoś nie pominąłem tam. Dobra, drzwi otwarte. Rany. Ale tu mgliście. I dobra, bo się było, że tam coś ominąłem.
znowu krasnolud. Coś ważnego. Powinniśmy... Nie. Szkoda na niego czasu. Przepraszam, ale... Skąd masz ten topór? To nie twoja sprawa. Nie będę się sprzeczał, ale... To jest brat tego siomka? To jedno z naszych, ale... nie zrobiliśmy go dla ciebie. Zejdź z drogi. Nie mogę. Kobieta, dla której je zrobiliśmy, no cóż, bardzo ją lubię i byłbym bardzo niepocieszony, gdyby okazało się, że... Coś jej zrobiliście? Chłop chce się to bić. To był mojej mamy. Zostawiła go ojcu przed śmiercią. Fej nie żyje. Oho. Bardzo mi przykro to słyszeć. Była wielką wojowniczką i dobrą kobietą. Oho, kochanek. Dobrze. Tak, zajmę się usprawnieniem topora. Ale nikt cię o to nie prosił. XD. To prawda, ale znając twoją matkę, na pewno by chciała, żebym naprawił ten wandalizm, którego mój brat dopuścił się na jej toporze. Wiedziałem. Jesteś bratem Broka. Tam jest druga połowa znaku. Ten niebieski to twój brat? Tak. Też ja jestem znacznie zdolniejszy. Nie chwaląc się. Przysięgam na Freję. I co, tak oddajesz wszystkim ten topór? To jest hit. Nie usuwaj jego pracy. Tylko ją ulepsz. Dobrze, ale czy możesz sam go tam położyć? Rękojeść się z... Nie. Brudna. No dobrze. Się boi. Prostu... Dawaj, flejtuchu tam. Po prostu... Faceci. Czy to krew? Nad czym pracujesz? To zweto przesuwaczem nieba. Ta góra to prawdziwy skarbiec rzadkich zasobów. Gdy je wydobędę, będę je musiał jakoś zjeść. Wiesz, jak to naprawić? Nie mam bladego pojęcia. XT. Czekaj, o co chodzi? Wziął ten topór i mówisz, że nie umie go naprawić nagle? Chętnie się rozerwę. O co chodzi? F. Kamień wskrzeszenia, okej. To jest spoko. Do następnego, przyjaciele. Nie, coś coś miał. No, co mogę dla was zrobić? Obrona. Siła. Biodra. Obrona, siła. Kurde, nie wiem, czy chcę coś kupować. Szczerze. Dobra, rękojeść. Czas niesienia strzelca. Duża szansa na zyskanie łaski czasu odnowienia. Siła 4. Dobra, chcę, żeby największą petę. Ja chcę to. Trzeba w ogóle każdą wyprodukować. Nie, dobra, szkoda hajsu. Co mi daje siła? Służę z radością. Będziemy o tym kombinować.
Na razie lecimy. Tylko... da się tu cofnąć? Atreusie, do mnie! Chyba muszę zobaczyć, co ja tam zostawiłem. Bo tam coś było. A sobie poszedłem tego, a tam coś na pewno jest. A okej, okay, czyli... co, w sumie lepiej było iść... O. Czyli w sumie lepiej iść w tą obronę. Dobra, cyk, cyk, cyk. Czekaj, ja stąd przyszedłem. Czy jestem debilem? Ja jestem debilem. Ja jestem debilem po prostu, XD. Przed... o kur, zapiał. Dobra, co było leczenie, bo to... szyps. Jestem debilem, po co to szedłem? Tu nic nie ma, no. Myślałem, że to coś ominąłem. A nieważne, nieważne. To po co tam było to, żeby się cofnąć? Nie wiem. To się nazywa głupota. Głupota ludzka. O, dobra. Gdzie ten topór leci? O kurde. Szybko. Boże. Bo jestem... o, dobra. Ej, czemu miałem tak mało HP? Czemu miałem tak mało HP? Powalone. Dobra, teraz mam fulla. A na tych szał zużywać? Nie wiem, jak on się długo... respi. Kurde, no przecież... aż od pleców? A tutaj się chłop zrespił? Ale patrz, no i patrz, na dwa hitki mam. Ej, bo te kurde... te podziemne ziutki mnie... też atakują. Kurde, i dużo ich tu. No. I dobra, bo nie biją. Dobra. Dobra. Piotr, namówiłeś. Ej, nie. Nie. Ej, jest kłopot, jest kłopot. Nie działa scroll na tej myszce. Nie. Ej, jest nie ten. Dobra. Musimy to załatwić inaczej. O, ty. No, kurde, jak nadupcają. Jak nadupcają, zostawcie mnie. Ja pitole. Gdzie masz pada, kto normalnie gra na padzie, chłopie. Szanujmy się. Żaden szanujący się gracz nie gra na padzie. Odpowiadam się normalnych ludzi, a nie o zwy roli. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra. No dobra, już wracaj. Dobra. 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 Tam tego ziutka trzeba się pozbyć. Co to, nie daleci czy co? Okej. Okay. O, spadł sobie. Ej, no, dobra. Dobra. Te strzelające ziuty mnie irytują. Dobra, szybko. Tu jest... dobra, jest git. Kurde. Dobra. Gdzie jest tam ten ziutek jeszcze jeden? O, tam jest.
Dobra. Ups. Nie patrzę, mnie skilla użyłem. Bez kitów sobie mogę przebindować. A jeszcze wyleczyłem do fulla. Lecimy dalej. Łatwo, łatwo. Po prostu była chwila paniki. O, to będzie sreberko. Nie mogę stwierdzić. Zbliżamy się do góry? A. Owszem. No tak, będzie potrzebny fabularnie, to może być problem. A może dzisiaj jeszcze nie będzie, a jutro już powinienem mieć... Co tam? A, bo ja to muszę zostawić w sumie. To jakiś coś chochlik się tutaj... Gdzie on? O, dobra, tam jest skrzynka. Którą potrzebujemy. Na... Nie, 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 wracaj i szukaj czegoś. Aha. Czy coś minąłem? Czy... No jak, to Arteus mi powiedział, ej, że... Karkuś. No nie no, jest dalej przysta. No czego mam szukać jak tutaj? Gdzie? Siema. Gdzie tu mam czegoś szukać jeszcze? Przecież wszystko zebrałem. Co, to rozwalić? O, no ci się nie da. XD, to nie jest zły topór. Oho, dobra, dobra. Mówiłem, że coś jest. Mówiłem. O nie, to trzeba w to trafić, tak? Nie, czekaj. Czekaj, co? No dobra, 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 ale... O co tam chodzi? Zamknięta? Trzy pieczęci, no dobra, ale jak jest ta... To co mam zrobić? Kurde. Ej, no są gdzieś jeszcze jakieś te? Czy tu już nie ma? Jak to otworzyć? Szukaj, no... Co jest więcej tych, tych? Dobra, jest takie i jest B. Ale... A dobra, są jednak ty. Dobra, to takie było. O, co sreberka chyba zbierzemy. O kurde. Co jest? Nie widziałem tego. Ja to się jakoś wyłącza? Trzeba to zrobić na szybko. Bo... W sumie nie wiem. Dobra, tam jest jakiś potworek, pewnie tutaj trzeba coś zrobić. Nie no, tu nie. I dobra, jeszcze jeden ten powinien być. O, tutaj w sumie nic nie szliśmy. Czekaj, czy tu szliśmy? No gdzie jest jeszcze jeden? Ja to są poblokowane. O, to się nie da wejść tak o. Kurde, ej. No rozejrzyj się na dole, pomyśl. Dobra, tu mam to, to, to. Nie to miało być. No co, to jeszcze jeden powinien być.
Prawa część od skrzyni szukaj. Co? Jaka prawa część od skrzyni? Nie czaję. Na dole. To jest sreberko chyba. No tu już jest. O, tutaj jest, dobra. Ale okej. Okej. A. Czekaj, to było to chyba. Bez kitu. Ja w ogóle tego nie widziałem przez tą, przez tego czegoś. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Myślałem, że srebro. Dobra. To zlepszenia szału. No dobra, to się mogło przydać. No nie powiem, że nie. Dobra, to idziemy, kontynuujemy wyprawę. Skrzynie z trutą też są do otwarcia. A dobra, tu też coś jest. Tylko pomyśl. Bawi mnie to. Bawi mnie to w odpowiedzi. Tylko pomyśl. To wyłącznie ich sprawa, chłopcze. Dobra, i tam była gdzieś druga. To też otworzymy. Czy pewnie gdzieś jest, też jest gdzieś wyłącznik, tylko go nie widziałem. Nie dotykaj! Wciąż to naprawiam! Głupiły są. Co jest z tobą nie tak? Co, tylko muszę pomyśleć, gdzie to może być? Gdzie może być wyłącznik? Pomyśl, pomyśl, Karkuś, pomyśl. To pewnie gdzieś z tej strony? Aha, widzisz, ja to pomyślałem. Ja to pomyślałem. To jest IQ over 10,000. Dobra. O, w sumie nie wiem, czy to był Worf. Tak się... A, w sumie, dobra. Przynajmniej pomyślałem, to jest najważniejsze. Oho. Tu jest jakaś skrzynka. Bo to jakoś coś dziwnie się świeci. Dobra, jak to otworzyć? Też trzeba pomyśleć? A, to zablokowane coś w ogóle. To chyba trzeba później po prostu? Bo tu... się nie da nawet, więc to chyba na później trzeba zostawić. No nie teraz, widzisz? Pomyślałem i ogarnąłem. Dobra, to już jest 40 minut, to pora zakończyć kolejny odcineczek serii God of War. W tym odcinku było dużo myślenia przez Karkusia, prawie mi mózg wyparował, ale jest okej. Dobra, do następnego.